40-letnia historia polskiej sceny tego teatru jest jak ciągle grany spektakl. Rozpoczyna się w PRL-u i trwa do dzisiaj. Zadziwia, porusza, wzrusza, wzbudza emocje. Zapraszamy na opowieść o teatrze, który od 40 lat jest w Legnicy i który świętował swój jubileusz. A rozpoczniemy wspomnieniami obecnych i byłych aktorów. Pierwszy raz do Teatru Modrzejewskiej przyjechałem jako uczeń technikum budowlanego w Lubinie. Przyjechaliśmy na spektakl i moja szkoła zachowała się w ten sposób, że przyszło pismo od dyrekcji z zakazem przyjazdu mojej szkoły do teatru. A potem przyjechałem tutaj jako student PWST i poszedłem do Jacka Głomba, spytałem się, czy potrzebuje bardzo zdolnego człowieka. On powiedział tak. A ja powiedziałem, no to jestem. Pamiętam bardzo dobrze, bo to była połowa czwartego roku w szkole teatralnej. Ja przyjechałem na Made in Poland z dwójką moich kolegów. To było jakieś święto, tutaj pamiętam. Pojechaliśmy taksówką na Piekary. Także nie trafiłem tutaj bezpośrednio do budynku, tylko zaczęło się na Piekarach. I tam też był mój pierwszy dzień jakby jako pracownika już teatru, ponieważ wtedy robiliśmy, pół roku później robiliśmy próby do Kwiatów Polskich, tu Wima. Pierwszy dzień to była rozmowa z panem dyrektorem, jak jechaliśmy tutaj we czwórkę, bo czworo nas, Paweł Palcat, Magda Skiba i Rafał Cieluch i ja, byliśmy razem na roku i zostaliśmy zaproszeni na rozmowę do pana dyrektora. Jechaliśmy razem samochodem, ja prowadziłam. Pamiętam, że Rafał bał się, że jadę za szybko. No a jeżeli chodzi o pierwszy dzień pracy, to przepraszam, nie pamiętam. To było 12 lat temu. Koleżanka z roku, Joanna Gąsiorek, kocham ją. Przyszliśmy razem do tego teatru, to było 50 lat temu? Nie, to nie było 50 lat temu, to było 20 kilka lat temu. I trafiliśmy tutaj do miejsca, które było... Trafiliśmy w środku sierpnia na próby do Jak Wam się podoba w reżyserii Roberta Czechowskiego, który też gdzieś tutaj jest, którego też nie widziałem długi czas. No i tutaj się zaczęła ta wielka przygoda, która trwała dla mnie 11 lat. To był piękny, słoneczny dzień. Cały zespół był radosny po wakacjach, bo to był wrzesień. Opalone dziewczyny, faceci pełni radości i nadziei na to, co tu się stanie. I jak myślę o Legnicy, to myślę tym dniem, który mnie wtedy zastał. Ładny, promienny, radosny i niech tak zostanie w mojej pamięci. Stop! Przenieśmy się zatem do początków polskiej sceny, czyli do roku 1977 i PRL-owskiej Legnicy. Legnica, rynek. W ubiegłym roku bywaliśmy tu z kamerą bardzo często. Wśród wielu ważnych spraw dla miasta, najważniejszy był w tym czasie remont teatru. Datę inauguracji wyznaczono na ostatnią niedzielę listopada. Nikt się nie spodziewał, że to tak szybko się skończy i termin zostanie dotrzymany, ale podziwiam właściwie kierownictwo budowy, które właściwie zorganizowało pracę. Jak żeśmy przyszli to od początku roku szkolnego? Setki młodzieży pracowało przy usuwaniu gruzu, przy sprzątaniu obiektu. Pędzisz Zygmunt, zamieszkałem w Gosinie. Andrzej Młynek z Jaworu. Stepniewicz Bogdan, Fokianowa. To przyjemność, że teatr, no i praktyka tak samo dużo dała. Czy powstanie teatru w Legnicy polskiej sceny, podkreślam, bo budynek jest wcześniejszy, ma 175 lat, powstanie polskiej sceny w 1977 roku było decyzją konkretnych władz politycznych i administracyjnych. Powstawało bowiem województwo legnickie, no i w dobrym tonie było, żeby każde miasto wojewódzkie miało swój ośrodek kultury, taki poważny jak filharmonia, jak teatr. I tak stało się w Legnicy, a początki, jak to początki, nigdy nie są łatwe. W 2017 roku wchodzę do teatru i nie wiem, gdzie się skierować. Niczego nie pamiętam. To jest już inny teatr. Inny układ, nie wiem, co to zrobili. Inny układ korytarzy. Nie poznałem. Musieli mnie prowadzić tu czy tam. Jak przyjechałem pierwszy raz w 1977, wchodziłem od tamtej strony, tymi schodami.
po takiej długiej desce, jeszcze nie było podłogi. Tak szedłem do gabinetu dyrektora, który mnie tam zaangażował, podpisał umowę i tak dalej. Zresztą jak graliśmy premierę Lata w Noau, no to też George Sau, jak chodziła na scenę, to za nią taki podmuch cementu jeszcze leciał. I to jeszcze było w takim stanie, ale to było 40 lat temu, więc wspominamy to z sentymentem, bo byliśmy 40 lat młodsi. Teatr otwierany był nie tylko artystycznymi siłami aktorów, ale również siłami jego ówczesnych pracowników. Pierwszy dzień, tu na tym filmie widzieliście, przywieźliśmy rampę oświetleniową. Ja tam jestem nagrany. Chciałem wyjść z widowni na scenę i powiedzieć, ludzie, czy ktoś tam jeszcze żyje? Naprawdę, tak miałem powiedzieć. Czy ktoś jeszcze żyje, który jest tam na tym filmie? Ja tak. Powstał teatr dramatyczny z dobrym budżetem, z pięknym budynkiem, z garażami podobno drugimi w Polsce po Teatrze Narodowym. Tutaj jednak było na bogato z powodu też pewnie miedzi albo determinacji władz politycznych. Mówi się o tym, że ten teatr był kaprysem sekretarza Cieślika, to znaczy, że ówczesnemu sekretarzowi KWPZPR bardzo zależało na tym, żeby uprestiżowić województwo poprzez właśnie powstanie teatru. Pierwszym dyrektorem legnickiej sceny zostaje w 1977 roku Janusz Cykutera, jednak pełni swoją funkcję przez zaledwie 3 sezony. Po nim przejmuje ją Józef Jasielski i zaczyna się robić poważnie, bo Jasielski otrzymuje stanowisko w trudnych czasach. Nie miał szczęścia do pewnie krytyki, nie bardzo chciała krytyka centralna opisywać ten teatr. No nie miał też szczęścia do czasów, no to były trudne czasy. Znaczy, my też nie mamy szczęścia, co jest inna sprawa. Natomiast on nie miał tym bardziej, bo pamiętajmy, że jakby zaczynał w stanie wojennym i jakby ten problem upolitycznienia sztuki, on się jakby odbijał na tym teatrze. Myśmy pracowali w innym ustroju, więc jakby niezależnie od tego, że teatr był oczkiem w głowie władzy, w sensie jakby jednego z elementów kultury socjalistycznej, prawda? I myśmy to wszyscy czuli dokładnie. A jednak na scenie pojawiają się wielkie inscenizacje. On wyraźnie odcisnął swoje piętno reżyserskie na tym teatrze, reżyserował wielkie inscenizacje, reżyserował klasykę, twierdził bowiem, że lepiej 3 razy strącić 2,30 niż skoczyć 1,50 m, to znaczy miał duże ambicje. One się nie zawsze realizowały, natomiast no, trzeba podziwiać tą odwagę, z jaką wielki repertuar Wesele, Nieboska Komedia, Dziady, Hamlet, Macbeth, Wiśniowy Sad pojawiały się na tej scenie. Jak dyrektorem był Józef Jasielski i najbardziej mi utkwiły w pamięci Głosy umarłych. To była prapremiera Ireneusza Iredyńskiego, skandalisty ówczesnego, zresztą chyba partnera, z tego co wiem, pani profesor Sztaniski, która się chwaliła, że będąc z nim w związku, nie stworzyła nic. To był taki trochę wampir energetyczny, człowiek dosyć niezwykły. I pamiętam, że Józef Jasielski, jak na moją wyobraźnię, wówczas jeszcze bardzo młodego człowieka, to było wstrząsające spotkanie. Wizja teatru Jasielskiego jest jednak inna niż współczesne pomysły teatralne. Była jakby inna forma teatru. Właściwie zupełnie inny kształt teatru. Myśmy robili i inny teatr, inne było aktorstwo, długo by o tym mówić, ale po prostu wiele się z różnych względów po prostu w teatrze zmieniło i ja czuję się trochę jako człowiek z innej epoki. Nowa epoka wraz z transformacją ustrojową zawiesiła nad teatrem czarne chmury. W latach 90. scena zostaje zdegradowana i wydaje się, że to koniec historii. Teatr działał z większymi, mniejszymi sukcesami do początku lat 90., kiedy niezrozumiałą dla nas zupełnie decyzją administracyjną został zlikwidowany, a instytucja została połączona z Domem Kultury, Wojewódzkim Domem Kultury i powstała taka hybryda, która nazywała się Centrum Sztuki Teatr Dramatyczny, która to była właściwie Domem Kultury, choć z aneksem teatralnym, to znaczy dalej aktorzy tutaj byli, dalej grano spektakle, aktorzy byli na etatach instruktorów teatralnych, co zresztą wywołało popłoch w środowisku, bo
bo było to niezrozumiałe. Jak to się stało, że teatr znów rozpoczął swoją działalność? O tym za moment. My tymczasem wróćmy do jubileuszowych obchodów, które rozpoczęła premiera Biesów Fiodora Dostojewskiego w reżyserii Jacka Głomba, czyli mrocznej historii morderstwa. W 1869 roku całą Moskwą, Rosją, a później Europą wstrząsnęło brutalne morderstwo, jakie na studencie Iwanowie popełniła grupa młodych ludzi, kierowana przez anarchistę podającego się za emisariusza zagranicznej centrali Nieczajewa. To morderstwo było szeroko komentowane w prasie rosyjskiej, europejskiej i ono stało się jakby kanwą dla Dostojewskiego do napisania Biesów. To znaczy Biesy w punkcie wyjścia były kroniką kryminalną. Jest to skomplikowana opowieść, wielowątkowa, jak to się mówi, powieść polifoniczna, gdzie słychać wiele głosów, wiele postaci chciałoby jednocześnie do tego głosu dojść. Wiedziałem od razu, że jest rzeczą zupełnie nieprawdopodobną oddanie całego tego bogactwa na scenie. Jednak nie tylko adaptatorzy Biesów mogą zachodzić w głowę, jak przenieść kilkusetstronicowe dzieło Dostojewskiego na scenę. To niełatwe zadanie również dla tłumaczy. Dostojewskiego się tłumaczy zabawnie. To jest podstawowa rzecz w ogóle w tej robocie. Zabawnie dlatego, że on jest pełen takiego wiktoriańskiego czarnego humoru. I w gruncie rzeczy wszystko, co u niego jest dramatyczne, tragiczne, jest podszyte tym czarnym humorem. Każda osoba tam mówi inaczej, a wszystkie biesy zrzucone na tę nieszczęsną miejscowość, czyli te postaci tych spiskowców i z dodatkiem Stawrogina, który jest bardzo dziwną postacią jako taki, wszystkie wyróżniają się tym, że mówią niepoprawnym językiem. Czy teraz wydaje nam się, że choć to historia o morderstwie, to jednak zabawnie opowiedziana? Zabawnie może jest, ale to śmiech przez łzy, bo Biesy opowiadają o mechanizmach. Mechanizmach, które znamy współcześnie. Mechanizmach, którym jesteśmy poddawani nieświadomie. Bardziej nas interesuje ten mechanizm, który Państwu pokazaliśmy, prawda? Czyli mechanizm w tych scenach. Mechanizm inwigilacji, mechanizm manipulacji, mechanizm plotki, która zabija świat. Czyli to wszystko, co jest jakąś emanacją współczesnych czasów. To znaczy nie robimy spektaklu jeden do jeden i nie interesuje nas jakby tutaj doraźna publicystyka. Interesuje nas spektakl o mechanizmach, o tym, jak, co powoduje światem, jak ludzie działają, jak może doprowadzić się do sytuacji, w której jeden człowiek, szaleniec, jakby wkręca ludzi w to, że na końcu jest morderstwo. Prawda? Panie Nikołaju, pewien kapitan, który tytułuje się pańskim powinowatym, bratem pańskiej żony, nazwiskiem Lebiatkin, pisuje do mnie nieprzyzwoite listy. No, niech pan sobie wyobrazi, twierdzi, że jest we mnie nieprzytomnie zakochany, proponuje mi małżeństwo. No ale żeby tylko, on się skarży na pana. Proponuje, że wyjawi mi jakieś tam pańskie sekrety? Co pan na to? Tak. Na nieszczęście jestem spowinowacony z tym człowiekiem. Od prawie 5 lat jestem mężem jego siostry Marii Lebiatkin. Może pani być pewna, że przekażę pani prośbę. Nie będzie pani więcej niepokoju. Biesy mówią o tym, jak podatni jesteśmy na manipulacje, jak przedkładamy działanie instynktowne, działania automatyczne nad refleksję, jak łatwo nas namówić do tego, żebyśmy przekroczyli granicę między złem a dobrem, jak ona jest słabo w nas zakorzeniona. Jedną z części jubileuszu była uroczysta gala. Artyści, oficjele, sympatycy teatru, zasłużeni pracownicy i aktorzy. Tak, wszyscy oni tam byli. Jedni dlatego, że chcieli podziękować teatrowi za dotychczasową działalność, inni dlatego, że chcieli ten teatr za tę działalność odznaczyć, jak na przykład Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które teatrowi przyznało srebrną glorię za zasługi. Był oczywiście również Jacek Głomb, co dowodzi, że w latach 90. historia tego miejsca się nie zakończyła. A zatem jak to się stało, że na scenie w Legnicy znów się gra? Paradoksalnie pomogła nam druga reforma w 1998 roku, kiedy reforma premiera Buzka
zlikwidowała 49 województw i powstało te 16 regionów jak teraz, no to myśmy w cudzysłowie spadli pod miasto, to znaczy staliśmy się instytucją miejską, no i wtedy ówczesne władze w porozumieniu ze mną, bo ja już byłem dyrektorem tego CSTD od 1994 roku, ówczesne władze stwierdziły, no, że nie ma sensu utrzymywać dwóch domów kultury w Legnicy, no i udało się autonomiczny teatr wydzielić z tej instytucji, no i od tego czasu, od 1999 roku mamy, od kwietnia bodajże, dokładnie nie pamiętam w tej chwili, ale chyba od kwietnia mamy teatr imienia Heleny Modrzyjewskiej w Legnicy jako instytucję artystyczną. No i w teatrze zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Zanim zdecydowałem się przyjść do tego teatru, chciałem zobaczyć, co ten teatr w ogóle, jakie robi spektakle i tak dalej. A wtedy Teatr Modrzejewski, jak ja byłem na czwartym roku studiów, jeździł po Polsce z takim bardzo słynnym wtedy spektaklem Zły, według Tyrmanda, i zresztą teatr telewizji miał być nagrany i tak dalej. I pamiętam, przyjechali do Wrocławia, grali w wytwórni filmowej, przyszli moi koledzy z roku i koleżanki, bo też chcieli zobaczyć, do jakiego teatru się staram. I pamiętam, spektakl się zaczyna i widzę, do głównej roli wychodzi nie aktor wymieniony na plakacie, tylko Jacek Głąb. Tak, wychodzi Jacek Głąb i cały czas jara fajki i gra. No nie powiem, że Jacku, no nie grałeś, wiesz, tak jakoś wybitnie. Może tak powiem, no dużo paliłeś. To była rola prezesa Filipa Merynosa, taka jedna z ważniejszych ról w Złym. W związku z tym, że pewnie ta odwaga we mnie była trochę może większa niż teraz, no to się wiele nie zastanawiałem. Umówiłem się z kolegami na to, że jak zapomnę tekstu, to zapalę papierosa, bo wtedy jeszcze mocno paliłem. Paczka się skończyła po 10 minutach, więc musiałem się ratować w inny sposób, ale prezes ma to do siebie, że może mieć z sobą papiery, no więc miałem scenariusz. No. Byłem umówiony na rozmowę z Jackiem Głąbem po spektaklu i słyszę, jest omówienie i tak dalej, i cały zespół Jackowi bije brawo. Ja mówię, ja pierdziele, po prostu wazeliniarze, dyrektor obsadza się w głównych rolach, po prostu masakra, to ja chyba nie pójdę do tego teatru. I wychodzi mój kolega, który wcześniej był w zespole legnickim, i mówi tak, wychodzi i mówi, widziałeś, widziałeś? Ja mówię, no widziałem, widziałem. Mówi, super, nie? Ja mówię, no nie, jak super, no. Mówi, stary, kurde, główny aktor do głównej roli nie przyjechał. I co zrobił dyrektor? Mówi, to ja wchodzę. Sytuacja nadzwyczajna. Pewnie już teraz bym tego nie zrobił, natomiast wtedy była sytuacja nadzwyczajna. Teatr był na dorobku, przyjechał do Wrocławia pierwszy raz. Mieliśmy tam grać Złego Tyrmanda, nasz wtedy ikonowy spektakl, była pełna widownia, hala fabryczna, wszystko przygotowane, prawda? I nagle aktor nie dojeżdża z powodów błędu logistycznego. Spektakl uratowany, tymczasem teatr zaczyna podbijać serca widzów w całej Polsce. Balda zresztą była pierwszym spektaklem, który obejrzałem w Legnicy. W ogóle po raz pierwszy byłem w życiu w Legnicy, oglądając ten spektakl, i po prostu zachwycił mnie. Zachwycił mnie swoją jak gdyby konwencją teatralną, a również swoją bliskością wobec bohaterów z tego miasta, którego właściwie poznałem dopiero dzięki temu spektaklowi. Szybko, finezyjnie, jak delikatnie, to moja dewiza. Zjenia, nie, to, ale stary, to wszystko, ale ok, jak z tymi palcyma było, to wszystko, wszystko w swoim czasie. No ale... Ej, moment! Panie Magi! No co, to nic nam pan nie pokażesz? Pokażę, pokażę, ale stańka. No i co? No i co? Gdzie u ciebie portfel? Tutaj, no. Gdzie u mnie? Tutaj. Każde miasto ma takie lokalne historie, tylko trzeba umieć po nie sięgnąć i umieć do nich dotrzeć. No. I ballada była takim, no, taką egzemplifikacją właśnie takiego myślenia, nie? Takiej istotnej lokalności, która staje się uniwersalna. No, prawda? To tam ktoś powiedział, że najpierw trzeba pokochać powiat, żeby pokochać ojczyznę. No i to trochę w tym duchu, nie? To znaczy, że coś jest mocno lokalne i staje się uniwersalne. Facet powiedział nam, słuchajcie, kurczę, ja wierzę w to, że teatr może zmieniać rzeczywistość. Mówimy, jaja sobie robisz. A on mówi, nie, naprawdę. I myśmy w to uwierzyli też. I to było coś wspaniałego. I do tej pory jest to strasznie dla mnie ważne,
że byłem w tym miejscu, że byłem w tym zespole. Ja wtedy pracowałem w programie drugim Telewizji Polskiej i po prostu przynieśliśmy ten spektakl do Studia Teatralnego Dwójki i to był wielki sukces. Wielki. Zrobiliśmy wielką promocję tego spektaklu w Dwójce. Obejrzało go wtedy ponad 500 000 widzów. Premierę w programie pierwszym powtórzyliśmy, to obejrzało go 1 200 000 widzów. W sumie około 2 000 000 widzów obejrzało wtedy spektakl Legnicy, Bada Zakaczawia. Wydaje mi się, że Legnica nie miała nigdy takiej promocji i to zrobił Jacek Głąb. Przemianie ulega nawet myślenie dziennikarzy. Oni nam jakby pokazali, że kultura to nie jest jakieś nudziarstwo dla stażystów, bo tak to dotychczas było postrzegane, dla stażystów dziennikarstwa, tylko to już jest zupełnie inna dziedzina życia, którą można swobodnie godzić z innymi zainteresowaniami, czy to będzie sport, czy to będzie polityka, czy to będą, nie wiem, relacje sądowe. Czy ktoś się zajmował policjantami, równie dobrze mógł przyjść do teatru i się go nie bać. Legnicki Teatr nie boi się również zagranicznych wojaży, występów w innych krajach i koprodukcji. Odwiedza sąsiadów Polski, odwiedza Rosję, Stany Zjednoczone, Argentynę, Macedonię i inne kraje Europy, promując na świecie Legnicę, Dolny Śląsk i Polskę. Jestem dumny z tego, że udało mi się dwukrotnie sprowadzić do Republiki Czeskiej teatr w Legnicy. I to na takie ważne, pamiętam, że z Coriolanem byli na festiwalu szekspirowskim. Potem po 2000 roku kierowałem Instytutem w Bratysławie i wspieraliśmy przyjazd teatru z Legnicy na festiwal, na najważniejszy festiwal teatralny w Słowacji, czyli Divadelna Nitra. Kiedy człowiek jest młody, on jest otwarty do znajomości jako takiej. I Jacek oglądał mój spektakl, ja spektakl Jackowi, kiedy on zaczynał w Legnicy. To było dużo przyjaźni, która po jakimś czasie zrealizowalась już w naszym partnerstwie, które było w memorandumie o porozumieniu, które oficjalnie podpisaliśmy. Mieliśmy zaszczyt podpisać ten memorandum. Tymczasem powracamy do obchodów jubileuszu, które zakończył koncert Nasza Muzyka. To jest koncert, na który składają się piosenki pochodzące ze spektakli, które na przestrzeni lat tutaj w Teatrze Heleny Modrzejewskiej zostały zrobione w nowych aranżach Łukasza Matuszyka. To nie są to bynajmniej tylko spektakle, w których ja grałam, czy koleżanki, które ze mną występowały, tylko po prostu to jest jakby wybrane utwory z różnych, które się pojawiały na przestrzeni lat na naszej scenie. Z Państwem bardzo serdecznie. Dzień dobry. Ani bardzo dobrze, że jesteście w takiej dużej ilości. Jest jubileusz. Z okazji jubileuszu dla Państwa specjalnie. Teraz skupcie się, psubraty, bo ważniejsze padną daty. Łukasz, polećmy to, niech się dzieje. Pochylenka się raduje, gdy świat w muzykę się wczuje. Tylko łyszę się w rytm dźwięku.
wieku, wolny od wstydu i lęku. Jest publika, niech się buja, heli ducha wnet poczuje. Niech publika wysp się banzelnych, wyjdę koncertuje. Pękaj Helenka, utopimy teatr w dźwiękach. Pękaj Helenka, pękaj Helenka, utopimy teatr w dźwiękach. Pękaj Helenka, jak głos pan nabył się miękka. Pękałas gdy potrzeba, w trzecim rzędzie pan nie ziewa. Niech pan kości rozprostuje, gdy jest święto się świętuje. Hej panienki, kuprem duszcie, a nie stójcie jak na musztrze. Bo wyginąć miał ciało, z wiekiem już się odechciało. Tak i co trzeba przyłożyć, by publikę zadowolić. Czas rozruszać kompanię, bo w fotelach wszystkich gnije. Pękaj Helenka. Muzycy i aktorzy spotkali się również w studiu, aby wspólnie nagrać płytę. To duży, trudny projekt. Prawie 20 utworów na płycie, ale udało się. No, nagraliśmy to z wybitnymi muzykami, z super naszymi śpiewającymi aktorami i aktorkami. Nagraliśmy to w jednym z najfajniejszych studiów w Polsce, więc no, tylko się cieszyć. A muzyka teatralna to gratka dla melomanów. Dusza jest dobrym pokarmem dla nieskończonej wieczności. Ona nikt nie pości. Nic nie idzie na marne. Jest bardzo różnorodna, czasami grana na żywo, czasami puszczana z jakichś nośników. Wykonywana powiedzmy przez muzyków, którzy są specjalnie zatrudniani do projektu, albo też wykonywana przez aktorów, którzy śpiewają, też są tacy, którzy grają na instrumentach. Muzyka jest tak, no, jest nieocenioną składową każdego spektaklu, wydaje mi się. I no, no proszę sobie wyobrazić spektakl bez muzyki. I zbliżając się do końca, znów oddajemy głos aktorom. Kochani, lubicie ten swój teatr? Nauczyliście się czegoś tutaj? Ja obchodzę teraz 20-lecie. Pamiętam, że myślałem, że przyjeżdżam tutaj na rok. Ale ta grupa ludzi, ten ferment, który tutaj cały czas jest, zatrzymał mnie po prostu, wiesz, bo trudno znaleźć miejsce w Polsce, gdzie kochając ten zawód, kochając w ogóle teatr, można tyle zrobić. Praca w tym teatrze wydaje mi się, że dała mi przede wszystkim warsztat, którego co prawda uczymy się w szkole, ale bez pracy w teatrze, to jest jakiś oczywiście banał, który mówi, ale tak naprawdę uczy się teatru w praktyce. Szczególnie w takim zespole jak ten, który jest zespołem zgranym i wejście do tak zgranego zespołu nigdy nie jest proste dla kogoś z zewnątrz. Znaczy to strasznie inspirująca była rzeczywistość. I ja strasznie z niej jestem i strasznie jestem dumny z tego, że tutaj byłem. W tym teatrze pracują cudowni ludzie i to na każdym szczeblu i w każdym dziale. I naprawdę, gdyby nie oni, to ten teatr nie byłby taki, jaki jest. I oglądając zdjęcia z potańcówki na scenie, do której przygrywała kapela Jacka Hałasa, takiego zespołu, pracowników, a także sukcesów życzymy Legnickiemu Teatrowi na kolejne 40 lat działalności.